Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus mówił do tłumów. Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze, z czym porównamy Królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie, także ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom. Dlaczego Jezus, nauczając, posługuje się przypowieściami? Bez wątpienia przypowieści ułatwiają zrozumienie, ponieważ w sposób obrazowy ukazują pewne prawdy, których przyjęcie mogłoby słuchaczom sprawić trudności. Poza tym przypowieść łatwiej zapamiętać, dużo łatwiej niż jakąś abstrakcyjną definicję. Prawdy Boże są niewyrażalne w ludzkim języku, dlatego aby je zrozumieć, Bóg posługuje się naszym językiem, jakby przez analogię przekłada to, co boskie, na nasz ludzki język. Przypowieść w Ewangeliach jest głównym sposobem nauczania Jezusa, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. To zdanie uświadamia nam, że całe Słowo Boże jest swoistą przypowieścią, to znaczy, że tekst biblijny ma kilka warstw znaczeniowych. Pierwszą warstwą jest dosłowny przekaz opowiadający o pewnych historycznych wydarzeniach, ale ten sam tekst jest jednocześnie proroctwem zapowiadającym przyszłość. Na przykład wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej jest zapowiedzią Paschy Chrystusa, w której każdy z nas został wyzwolony z niewoli grzechu. Kolejna warstwa to znaczenie alegoryczne. Na przykład narodziny Jezusa w Betlejem, którego nazwa znaczy tyle co dom chleba, wskazuje, że Jezus rodzi się każdego dnia w domu chleba, czyli w Kościele, podczas każdej Eucharystii. Kiedy przyjmujemy chleb eucharystyczny, to w rzeczywistości przyjmujemy ciało Chrystusa. Każdy tekst biblijny, zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, przekazuje nam prawdę o Bogu i Jego Synu, Jezusie Chrystusie, o człowieku, czyli o moim i Twoim życiu, o świecie, w którym żyjemy, oraz o Kościele. Biblia ma warstwy, tak jak cebula. Studiowanie Słowa Bożego polega w gruncie rzeczy na odkrywaniu kolejnych warstw przekazu Bożego Słowa i na uczeniu się tego języka, którym posługuje się Bóg, uczeniu się boskiej gramatyki. Kiedy zaczynamy patrzeć na swoje życie i na świat przez pryzmat Słowa Bożego, zaczynamy rozumieć go coraz lepiej. Życie przestaje nas przygniatać, a my odkrywamy jego głęboki sens. Życzę każdemu z nas, abyśmy na nowo zakochali się w Słowie Bożym, abyśmy nie odchodzili od Niego ani na krok, ale w Jego świetle żyli i przez nie dali się prowadzić.